Dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na Obgadanki, czyli serię filmów, w której opowiadam o książkach, które niedawno przeczytałam. Tym razem natomiast opowiem o książkach, które kocham wielką miłością, ponieważ są to książki, w których występuje moje nazwisko, ponieważ pisałam do nich polecanki. Na okładkach tych książek, bądź też wewnątrz tych książek znajdują się moje polecenia. Są to książki, które uwielbiam i które chciałabym Wam polecić z całego serca. Zaczynamy od takiej książki, która już się ukazała. Jest to Mój tata Panda. Powieść przeznaczona dla wszystkich czytelników w każdym wieku. Opowiada o Danim, mężczyźnie, który rok wcześniej stracił żonę w wypadku samochodowym. Od tego czasu jest samotnym ojcem 11-letniego chłopca. I ten chłopiec od wypadku mamy w ogóle się nie odzywa. Milczy, z nikim nie rozmawia. Nie rozmawia z ojcem, nie rozmawia z nauczycielami w szkole, nie rozmawia z kolegami, ani nawet ze swoim najlepszym przyjacielem. Sprawy jednak komplikują się jeszcze bardziej, ponieważ Dani traci pracę. Pracował do tej pory na budowie i nie mając pracy, mężczyzna niestety popada w coraz większe problemy finansowe. Nie może znaleźć sobie innej posady, jest mu bardzo ciężko i pewnego dnia wpada na taki pomysł, żeby zacząć występować w parku. Jest to pomysł, który nie zrodził się tak z niczego, ponieważ Dany wiele razy widział różnych sztukmistrzów, różnych przebranych ludzi, którzy występują w parku. Zwykle zbiera się koło nich bardzo duża grupa ludzi i zostawia sporo pieniędzy. Oczywiście o tym pomyśle nie informuje nikogo, nie mówi swojemu synowi, ponieważ wstydzi się tego. Kupuje jakiś najtańszy kostium, który jest w sklepie z przebierankami i jest to kostium pandy. No i podejmuje tą nową pracę. Nie jest łatwo. To, co wydawało mu się proste i dochodowe, okazuje się bardzo trudne. Ale pewnego dnia, kiedy Dany jest w kostiumie pandy w parku, podchodzi do niego jego syn, który nie wie, że to jest tata, i zaczyna z nim rozmawiać. Mówi. No i jest to, daje to początek różnym perypetiom. Jest to książka, o której napisałam, że równoważy w sobie humor, zabawę oraz wzruszenia. To książka, której Wam się zakręci łezka, ale także, która sprawi, że roześmiejecie się na głos podczas lektury. Jest bardzo zabawna, trochę zwariowana, trochę wzruszająca. Koniecznie dajcie jej szansę. Poza tym jest w przecudownej okładce. Zobaczcie. Jest przepiękna. Kolejna książka to Zabierz mnie do domu. Norweskiej pisarki Marie Aubert. I kiedy ja czytałam tą książkę, a czytałam ją bodajże w październiku zeszłego roku, bo dostałam ją zaraz po tym, jak została przetłumaczona, nie miałam pojęcia, że jest to debiut autorki. Ona jest genialna, ta książka. Jeżeli ta autorka tak debiutuje, to nic dziwnego, że chwilę potem wydaje powieść tego formatu dorośli, do której też w zeszłym roku pisałam polecankę na okładkę. Doskonała powieść, ale nie o niej dzisiaj mowa. Dzisiaj mowa o zbiorze opowiadań Zabierz mnie do domu. Są to opowiadania, które opisują fragment życia różnych bohaterów. Nic sensacyjnego. Zwykłą codzienność. Ale autorka w taki sposób posługuje się językiem, w taki sposób formułuje zdania, w taki sposób prowadzi fabułę tych opowiadań, że jesteśmy w stanie dotrzeć do ich emocji, do tego, co rządzi ich postępowaniem. A co rządzi ich postępowaniem? To, że pragną znaleźć dom. Dom jako metaforę bezpieczeństwa, spokoju, bycia kochanym. To są ludzie, których spotykają liczne rozczarowania, czasami iskierka nadziei. Są to ludzie, którzy są gotowi na każdą podłość, aby zdobyć to, na co im zależy. Doskonałe, wwiercające się w umysł, krótkie i
dające mi takie poczucie szczęścia, jak wyjazd na wakacje. To, że ja tutaj jestem na tej okładce, to jest dla mnie naprawdę wielki zaszczyt. Trzecia książka jest z zupełnie innej bajki. Jest to komedia kryminalna, konkurenci się pani pozbyli, Jacka Gańskiego. Czwarta część komedii kryminalnych z Zofią Wilkońską, emerytką, która jest jedyna w swoim rodzaju. Cała literatura nie zna nikogo takiego jak Zofia Wilkońska. Była nauczycielka, obdarzona wielką charyzmą, za którą idą tłumy, jeżeli jest taka potrzeba, która nie boi się nikogo obrazić, padają trupy wokół niej, ale jest to komedia kryminalna, dlatego świetna odskocznia dla wszystkich. I akurat jestem takim szczęśliwcem, który miał okazję zamieścić polecanki swoje w każdej z książek o Zofii Wilkońskiej. I także moje słowa znajdą się też w tej książce, która ukaże się pod koniec lutego. Tym razem Zofia Wilkońska dostaje się do Sejmu. Tak, tak, tak. Zastanawiacie się pewnie, czy parlament w Polsce przetrwa. Nie odpowiem wam na to pytanie, ale powiem tak. Nie zdziwi mnie wcale, jeśli Jacek Gański zostanie internowany, aresztowany, osadzony w więzieniu. Tak ostrej satyry na politykę polską naprawdę nie czytałam i nie spodziewałam się, że coś takiego wyjdzie spod jego pióra. Polecam wam bardzo serdecznie, na pewno się uśmiejecie. Tak więc, są to wszystkie, jak na razie, książki, które w miesiącu lutym polecam na okładce. Daję wam gwarancję, że każda z nich jest świetna, chociaż każda z nich jest inna. Ale właśnie na tym polega, żeby czytać bardzo różnorodną literaturę, otwierać się na nowe gatunki. Bardzo wam polecam i dziękuję za uwagę. Pa, 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 pa.